Inseminacja. Inseminacja to jedna z najprostszych metod leczenia niepłodności. Najczęściej przeprowadza się inseminację domaciczną, która polega na wprowadzeniu męskiego nasienia bezpośrednio do jamy macicy kobiety. Inseminacja zwiększa szanse na zapłodnienie. Zabieg wykonuje się, gdy mężczyzna ma nieprawidłowe parametry nasienia, czyli liczba plemników w 1 ml nasienia jest mniejsza niż 20 milionów, a ruchliwość wykazuje mniej niż 50% plemników. Kobieta cierpi na zaburzenia owulacji. Organizm kobiety lub mężczyzny produkuje przeciwciała przeciwplemnikowe lub para boryka się z niepłodnością o innej, niewyjaśnionej przyczynie. Podstawowym wskazaniem do inseminacji jest nieprawidłowy stan nasienia, przy czym najlepsze wyniki osiąga się u tych par, gdzie nieprawidłowości w parametrach nasienia nieznacznie odbiegają od wartości prawidłowych. Im bardziej parametry nasienia zbliżają się do wartości zerowych, tym szansa dla danej pary na zajście w ciążę z inseminacji się zmniejsza. Ogólnie szansa określa się na od kilku do kilkunastu procent. Niekiedy w dniach poprzedzających zabieg kobieta przyjmuje preparaty hormonalne, które pobudzają wzrost pęcherzyków jajnikowych zawierających komórki jajowe. Szanse na zapłodnienie są wówczas większe. Jeśli u kobiety występuje naturalna owulacja, inseminację można przeprowadzić bez dodatkowej stymulacji hormonalnej. Przygotowanie do inseminacji obejmuje potwierdzenie drożności jajowodów, czyli wykonanie badania HSG, następnie ocena stanu ginekologicznego u pacjentki, badanie cytologiczne, badanie posiewu z kanału szyjki macicy, a w samym już cyklu polega to na monitorowaniu przebiegu cyklu w celu wyznaczenia dnia, w którym będziemy wykonywać inseminację, czyli dnia spodziewanej owulacji. Lekarz za pomocą badań USG kontroluje wielkość pęcherzyków jajnikowych i gdy co najmniej jeden z nich uzyska średnicę 18-20 mm, podaje lek wywołujący owulację. Do inseminacji można wykorzystać nasienie partnera bądź innego dawcy. Największe szanse na powodzenie zabiegu daje użycie nasienia, które mężczyzna oddał w dniu inseminacji. Wcześniej zalecana jest 2-4-dniowa abstynencja seksualna. Odpowiednie płukanie oddanej próbki pozwala na selekcję plemników i wybranie tylko tych o prawidłowej budowie i ruchliwości. Następnie plemniki oddziela się od płynu nasiennego, usuwa plemniki nieruchome oraz bakterie. Tak przygotowana próbka jest już gotowa do zabiegu. Zabieg inseminacji jest stosunkowo prostym zabiegiem, a w zasadzie czynnością. Pacjentka znajduje się w pozycji ginekologicznej. Po wprowadzeniu wzięnika pochwowego ginekolog za pomocą cienkiego cewnika umieszcza w obrębie jamy macicy niewielką porcję przygotowanego w laboratorium nasienia. Inseminację uważa się za zabieg bezpieczny, praktycznie obarczony minimalnym ryzykiem jakichkolwiek powikłań. Można tu wymienić na niewielki dyskomfort w czasie samego zabiegu, bądź niewielkie krwawienie, które czasami występuje po wprowadzeniu cewnika do jamy macicy. Skuteczność inseminacji zależy od kilku czynników, takich jak parametry nasienia i odpowiednie jego przygotowanie, wiek kobiety i jej reakcja na stymulację hormonalną, dokładne wyznaczenie momentu owulacji. Szanse na zapłodnienie w jednym cyklu wynoszą od około 5 do 25%. Powtarzanie inseminacji kilka razy w jednym cyklu w odstępie kilku godzin nie zwiększa prawdopodobieństwa poczęcia. Inseminację można wykonywać w kolejnych następujących po sobie cyklach miesięcznych. Nie ma tu jakichś istotnych zaleceń ani ograniczeń czasowych. Często jednak pary z przyczyn losowych lub z przyczyn organizacyjnych robią przerwy w seriach inseminacji. Liczba inseminacji, jakie się planuje, jest zmienna, niemniej wykonanie jednej czy dwóch inseminacji jest zbyt krótkie, żeby ocenić skuteczność tej metody. Zaleca się po prostu wykonanie kilku zabiegów inseminacji.